Hej wszystkim, jestem Monika Rajska i zapraszam Was na sobotnią aktualizację procesów na przestrzeni. Muszę Wam powiedzieć, że drugi raz ją nagrywam. Pierwsza była taka chaotyczna, z bałaganem i właśnie z nieciągłościami. I potem mi dopiero przyszły takie dobre informacje dla nas. I na czym polega ten proces? Kolejny raz Wam to opowiem jeszcze z innej perspektywy. Ale słuchajcie, co na pewno jest istotne. Węzeł tego tygodnia na razie się zakończył, druga runda w przyszłym tygodniu. Oczywiście będzie to dotyczyło zatwierdzenia treści, które się pojawiły nam w tym tygodniu. Czyli wszystkie procesy, które wyszły na jaw, czyli wszystkie prawdy, nasze własne prawdy, które teraz się pojawiają, zaraz Wam powiem czemu się pojawiają, wyszły i teraz oczekują zatwierdzenia. I teraz słuchajcie. Proces polega na tym, że my mamy pierwszy raz w życiu przestać działać z pozycji nieciągłości, tylko mamy działać z pozycji uspójnienia. Czyli nasz dotychczasowy sposób myślenia, czyli zrobię coś, bo się boję, jeżeli czegoś nie zrobię. Nie zrobię czegoś, bo się boję konsekwencji. Wszystkie te działania są oparte na nieciągłościach, czyli na tym, że boję się stracić, boję się odrzucenia, czy chcę coś mieć bardzo tak mocno, chcę coś mieć, czyli mocne skupienie na świecie zewnętrznym. I im bardziej skupiamy się na świecie zewnętrznym, tym mniej pozwalamy samym sobie na realizację samych siebie. I właśnie w tej chwili upadek następuje takich, powiedziałabym, wręcz wartości materialnych, czy takie lęki z tym związane, że co to będzie, nie będzie, nie będzie, może będzie, nie wiadomo co będzie, kryzys, nie kryzys. To w tej chwili jakby te całe testy z przestrzeni dla nas o tych tematach, jak to będzie, czy to będzie, to wszystko podupada i mamy w tej chwili zacząć już funkcjonować z pozycji uspójnienia, czyli z tego, co jest nieważne, bo ja i tak wiem, że ja sobie dam radę, że wartości materialne, powiedzmy, jakiekolwiek one by nie były, mają mniejsze znaczenie dla wartości mentalnych, dla tego, co ty czujesz w środku, dla twojej prawdy. Czyli przestajemy się w pewnym sensie świadomie sprzedawać, a zaczynamy się świadomie realizować, czyli nieważne jest coś, co z tego będę mieć materialnego, tylko to, co mi to da dla mojego rozwoju. Ma to również ogromny wpływ na technologię, na którą tak każdy z nas czeka, od której bardzo dużo zależy. W tej chwili technologia jest oparta na treściach rękowych, czyli z jednej strony ona nam dobrze pracuje, my z niej korzystamy, a z drugiej strony też jest wykorzystywana przeciwko nam. Czyli jest bardzo dużo treści, czy treści, bardzo dużo technologii, która ma, jak zwykle, jak wszystko w przestrzeni, kij ma dwa końce. Więc z jednej strony coś nam pomaga, a z drugiej strony może nam zaszkodzić. I jakby z pozycji tego lęku, my mamy tą technologię tylko na tyle, doświadczamy jej na tyle, co byśmy sobie nie zrobili nią większej krzywdy. I właśnie dlatego ten proces jest taki ważny, szczególnie teraz, kiedy my mamy zacząć pracować z własną prawdą, żeby być transparentnymi, żeby być prawdziwymi w tym, co się dzieje, wtedy już nie wychodzić z pozycji lęków, czyli nie wykonywać ruchów, które są nieszczere w stosunku do innych, czy nieszczere w stosunku do nas samych, przez co, a to jest właśnie ten początek, czyli tak naprawdę nieszczerość w stosunku do siebie powoduje nieszczerość w stosunku do innych. I teraz jest, dokładnie ten proces się zaczął, czyli wszystkie treści, które do tej pory w nas były ograniczone lękiem, że boję się coś stracić, boję się kogoś stracić, to wszystko, a dlaczego się boisz tego kogoś stracić, co to znaczy kogoś stracić, to wszystkie różne lęki powodowały nasz konkretny sposób myślenia, który okazuje się dosyć nieoptymalny, a przede wszystkim nie powoduje u nas osobistego rozwoju. Ja już mówię w tym momencie w kontekście całej cywilizacji, nie tylko w kontekście pojedynczych osób, niemniej pojedyncze osoby tworzą całą cywilizację. Więc proces uspójniania, który w tej chwili trwa, który właśnie po to są te węzły, które mamy rozsupłać, mamy je rozwiązać, czyli wyłapać te wszystkie elementy z tej układanki po to, żeby móc to tak chwycić i uspójnić, czyli połączyć te treści ze sobą. I tak samo odnośnie tej technologii. Jeżeli my przestaniemy technologię tworzyć, która ma dwa końce, czyli technologia, która z jednej strony może człowieka zniszczyć, a z drugiej strony może człowieka zbudować. Ona nie zniszczy człowieka, jeżeli ten człowiek będzie zdecydowany, będzie zdeterminowany, będzie prawdziwy i szczery sam ze sobą. Czyli w pewnym sensie stawianie czoła
bardzo konkretnym przeciwnością losu, powiedziałabym raczej trudnością losu, a nie uciekanie przed nimi, to jest ten klucz dla naszej cywilizacji i to jest to, po co się to wszystko dzieje i to jest właśnie ten proces, który w tej chwili następuje, czyli co jest dla Ciebie ważne, kim Ty jesteś, czyli to tworzenie tej prawdziwej tożsamości. My musimy ten proces przejść jako ziemianie, jako ludzkość, żebyśmy my w przyszłości wiedzieli, kim jesteśmy, na co nas stać i do czego nasze procesy prowadzą. To jest na pewno myśl przewodnia najbliższych 3 miesięcy, czyli poczucie tego uciekania od lęku, czyli nie kierowania się lękiem, nie kierowania się ograniczaniem siebie lękami, tylko ta prawda i realizacja samych siebie. I teraz tak, tutaj chcę Wam powiedzieć coś bardzo istotnego odnośnie marzeń. Dosyć dużo o tych marzeniach się już mówiło wcześniej, że teraz jest czas realizacji marzeń. Tylko się okazuje, że w związku z tymi ogromnymi zmianami, które zachodzą w nas i zachodzą w naszym otoczeniu, te marzenia się rzeczywiście spełniają, ale one są zupełnie inne. One mają inny kolor, inny format, inne okoliczności. Te marzenia się dzieją z jednej strony, a z drugiej strony jest ogromna apokalipsa, czyli one się jakby wyrastają, one zaczynają się wytwarzać, te marzenia, te wydarzenia związane z realizacją samych siebie zaczynają się zadziewać, ale w momencie, kiedy jest duże zniszczenie. Dlaczego jest takie duże zniszczenie? Wszem i wobec. U wielu ludzi po kolei dosłownie to wygląda jak wielkie zniszczenie. Dlaczego? Dlatego, że to niszczenie tych treści, czyli ta sytuacja, czyli jeżeli Ty zaczynasz żyć swoją prawdą, zaczynasz być uspójniona, uspójniony wewnętrznie i zaczynasz to uspójnienie wyrażać na zewnątrz, czyli poprzez realizację swojej prawdy, nagle się okazuje, że zmieniasz swój kształt, bo to, co Ty marzysz, to jest czakry korony, to jesteś Ty to chcesz, więc to jest Twoja wewnętrzna potrzeba zrealizowania takiego albo owego planu. To jest Twoje marzenie, tylko one się będą teraz realizowały, tylko te, które mają za zadanie Ciebie podnieść. To nie są marzenia z pozycji lęku, czyli jeżeli ktoś potrzebował kupić sobie dom, żeby poczuć się bezpiecznym, to się niekoniecznie będzie spełniało. Będą się spełniały treści, które będą powodowały, że Ty się będziesz czuć bezpieczna, bezpieczny sam z siebie. Czyli nie zewnętrzne czynniki mają Ci gwarantować bezpieczeństwo, tylko wewnętrzne. I rzeczywiście w pewnym momencie sobie zrealizujesz plan z zakupem domu, tylko się okazuje, że ten plan w tej wersji pierwotnej był oparty na lęku i to się teraz nie będzie działo. To się teraz nie sprawdzi. Czyli Ty dążąc do realizacji swojego marzenia, tak naprawdę zupełnie zmieniasz formułę tego, czym to marzenie jest. A warto sobie w tym czasie teraz też zadać pytanie, dlaczego takie masz marzenia i czy te Twoje plany i marzenia są rzeczywiście oparte na autentycznie trzecim poziomie treści, czyli na tym, co chcesz zrealizować, czy wręcz przeciwnie, czy jest to oparte na lęku, na strachu, na chęci ucieczki i schowania się ze swoimi wszystkimi lękami, ograniczeniami gdzieś daleko w lesie, żeby nikt mnie nie widział i żebym ja się nie musiała z niczym konfrontować. I to jest istotne, czyli ten moment z tymi marzeniami i mało tego, jeżeli zaczynamy te marzenia realizować, które będą obarczone dużym poczuciem stresu, że tak bardzo tego chciałam, a ja teraz to mam i to wcale nie jest takie fajne, ani wygodne, ani miłe, teraz dajcie temu czas, ponieważ to się ułoży, ale co jest istotne, to co Ty zmieniłaś, czy zmieniłeś podczas tych trwających procesów w tej chwili na przestrzeni, to spowodowało możliwość wykonania pewnych bloków zdarzeniowych, u których Twoja istota miała takie założenia na to wcielenie, że Ty to odczuwałaś jako marzenia, a to jest plan Twojej istoty. Ona chce to zrobić, ona to widzi. Ona wie o tym, że to, co Ty chcesz, to jest górny punkt, a droga, którą musisz przejść do tego górnego punktu, to jest Twoja ewolucja. To są właśnie te zmiany, które musisz w sobie wprowadzić. I teraz tak, te wszystkie marzenia, które się w tej chwili zaczynają nam spełniać z jednej strony, z drugiej strony właśnie rozum zmienia się cała rzeczywistość. Teraz tak, najpierw się zaczęło od zniszczenia, od pierwszego poziomu. Najpierw się zaczęło od takiego pozmieniania wszystkiego naokoło poprzez często przykre historie, czyli właśnie jakieś tam zmiany pracy, zmiany miejsca zamieszkania, kłótnie, jakieś zmiany relacyjne i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko teraz dzieje. I dzięki temu Wasze kształty wewnętrzne, czyli ta Wasza prawda zaczyna się uspójniać, ona zaczyna się jak gdyby klikać na tej przestrzeni, więc przestrzeń też na to reaguje w taki sposób, że w takim razie, skoro Ty już jesteś w tym stanie, teraz dopiero jesteś gotowa na realizację
tego, co ty chcesz, czyli nagle zaczynasz trafiać do przestrzeni, w której aktualnie pracujący twój proces pasuje, bo gdybyś nie miał tego procesu, dalej byś siedział w miejscu, w którym jesteś i tylko o tym marzył. A ze względu na zmiany, które w tobie zachodzą, możesz realizować swoje marzenia i swoje pasje. Kosztem oczywiście tego, co musisz odpuścić, ale się okazuje, że bardzo duży kawałek naszych żyć do tej pory było właśnie oparte na tych lękach, na tych ograniczeniach, czyli ja coś chcę nie dlatego, że ja rzeczywiście to chcę, tylko ja się boję, co to będzie, kiedy tego nie będę mieć. Więc to był zły sposób myślenia, który jest w tej chwili usuwany z przestrzeni, po to, a właśnie zaczęliśmy od takiego rozwalenia wszystkiego, żeby właśnie poczuć to poczucie wpływu, bo najprościej jest zacząć od najbliższego otoczenia. Czyli poprzez podejmowane decyzje, poprzez tą konkretność, która w nas się zaczyna pojawiać, poprzez konsekwencje w naszych decyzjach, zaczynamy zmieniać swoje otoczenie, które jednocześnie reaguje na to. Jest taka bardzo wysoki poziom responsywności, w związku z tym ty zaczynasz przekształcać siebie ze względu na próby bohatera, które bez przerwy zachodzą. Te próby bohatera, które bez przerwy zachodzą, uwalniają i uspajniają treści, które wchodzą wyżej. W związku z tym zaczynają się dziać po drodze zupełnie inne rzeczy, zaczyna się zupełnie inna realizacja wielu treści i właśnie o to chodzi. Czyli my zmieniamy nawet poczucie swojej tożsamości, my zmieniamy myślenie o sobie. Więc to jest istotne, żebyśmy o tym pamiętali, że jednak realizacja tego niby negatywnego planu z jednej strony rozwala coś, z drugiej strony wprowadza coś innego na wyższy poziom. I nawet to, co dzisiaj pozornie się Wam wydaje, że jest rozwalone i już i po prostu jest najgorszy scenariusz, jaki się może wydarzać, to tak naprawdę to jest na tych zgliszczach to jest taki feniks z popiołów, potężny, piękny feniks, który wstaje i dopiero odleci. A tak to po prostu sobie tylko siedział jak taki mały gołąbek, który nie wiedział, co z tym dalej zrobić i nie miał tego wpływu, on nie tworzył swojej rzeczywistości, w związku z tym też nie tworzył swojej cywilizacji. Zmiany, które zachodzą, będą nam potrzebne. Więc słuchajcie, węzeł w przyszłym tygodniu to będzie taka pieczątka. Nie spodziewałabym się innych treści spoza tych, co są. A pamiętajcie jeszcze o jednym, że tak naprawdę każdy z nas ma komplet wszystkich treści, tylko te treści są w różnej konfiguracji. Więc jeżeli widzicie, że z drugą osobą, czy to jest Wasz szef, czy pracownik, czy przyjaciel, czy partner, partnerka, jeżeli widzicie, że ta druga osoba ma zupełnie inną konfigurację treści, którą Wy macie, to po prostu albo się z tym godzicie, że tak jest i Wam to nie przeszkadza, albo płyniecie w inną stronę, żegnacie się na daną chwilę i widzicie siebie po prostu w innym wcieleniu, w innej sytuacji. Ja tu jeszcze spojrzę na swoje notatki. A, no i podkreślam dzisiaj jeszcze mocniej to, że działanie z pozycji uspójnionych treści. Co za tym idzie? Realizacja właśnie marzeń, realizacja planów, ale tych prawdziwych, nieopartych na nieciągłościach, czyli nie z lęku. Czyli od teraz musimy działać już tylko z odwagi, z tej pozycji zaufaj sobie i wiesz o tym, kim będziesz, kim jesteś i to już wszystko jest nieważne, czyli te lęki są nieistotne. Czyli działamy z pozycji uspójnienia, więc nieciągłości nie mają w tej chwili przełożenia. One mają siedzieć cicho, one będą marudzić, my będziemy je świadomie rozwiązywać. I to jest to. Jeszcze tak patrzę, słuchajcie, odnośnie teraz technologii. Technologia będzie się pojawiała teraz sukcesywnie, wprost proporcjonalnie do naszego sposobu myślenia, czyli my jako ludzkość musimy przestać funkcjonować z pozycji tego lęku i tych ograniczeń, więc ta technologia nie może jednocześnie nas niszczyć, więc ta technologia będzie na nas działać tylko budująco, bo my będziemy na tą technologię gotowi mentalnie, czyli my nie przestaniemy siebie śledzić, nie wiem, tam zastraszać, będzie zdecydowanie większy taka płynność i spójność, takie flow. I teraz tak, jeżeli chodzi o sytuację światową, jakie to będzie miało przełożenie, te zmiany, które w nas w tym momencie zachodzą, czyli te najbliższe 3 miesiące, one pokażą tak naprawdę zmiany dopiero za 3 miesiące. Czyli one się zakończą w czerwcu, więc będzie we wrześniu, w październiku dopiero reakcja. Te jesieni, tak? Czyli na jesieni, gdzie ta jesień zrobi taką inwentaryzację, taką podsumowanie. I na tej jesieni będziemy mieli takie poczucie takiego już takiego zdecydowania w działaniu. I my w tym momencie jako ludzie, nie
tam ci, co tam wymyślają, co nie wiem, czy biorą udział w tych procesach, czy nie, bo ich nie znam, ale powiedzmy, że ci, którzy twierdzą, że mają na nas wpływ, to teraz ci, my wszyscy, którzy wiemy, że my mamy wpływ na swoją rzeczywistość, w pewnym sensie im nie będziemy pozwalali, czyli my będziemy już czuli, my się już przestaniemy bać. I to nie będziemy działać z pozycji lęku, czyli zgadzać się na różne warunki, które są nam wymyślane, które są bezpodstawnie wymyślane. I to jest ten proces, o który chodzi. I teraz jest narracja, bój się kryzysu, a ja Wam powiem, że to my ten kryzys będziemy wywoływać. I to nie będzie kryzys na takiej zorganizowany odgórnie, tylko to my będziemy tworzyć ten kryzys, to my będziemy decydować o tym, jak, to my będziemy przez najbliższy rok, znaczy od powiedzmy jesieni przez 24 rok będziemy rozdawać te karty i to my będziemy szukali tego, co my chcemy. Jakby w pewnym sensie tamto towarzystwo przestaje mieć znaczenie. W przyszłym tygodniu również trzeba zwrócić uwagę na procesy cięcia. Już definitywnie pewne tematy będą ucięte, już w tym tygodniu powinno być poucinane. Jeżeli się komuś jeszcze nie udało, to przyszły tydzień daje super szansę na cięcie i dosyć szybką akcję, taki dosyć szybki nurt różnych zbiegów okoliczności tak zwanych i taki biegu wydarzeń, czyli dużo rzeczy się może wydarzyć jednocześnie, które będą wpływały na realizację tego, kim Ty jesteś, czyli jakby przestrzeń się Ciebie trzy razy zapyta, czy Ty jesteś pewien, pewna tego, to jest właśnie ta próba bohatera i pamiętamy o tym, że wtedy się odpala nam kreatywność, tak? I właśnie ta kreatywność, czyli poza lękiem, poza strachem zaczynam kreować, bo muszę, bo jestem do tego, bo jestem przy ścianie, bo jestem zagoniona do kąta i ja muszę w tym momencie działać, więc ja tą kreatywność z siebie uwalniam, dostarczając sobie potrzebnych algorytmów do miliona procesów, które w tej chwili we mnie zachodzą. Co więcej, w tej chwili możecie obserwować, czy możecie mieć wnioski, czy nagle obserwacje tego, że ileś lat temu podjęliście decyzję lub jej nie podjęliście, która dzisiaj odbija się w ogóle w innym miejscu, czyli na przykład podjęliście decyzję zawodową, która Wam dzisiaj będzie wpływać na sytuację w domu, ileś lat później. Co byście nawet wtedy o tym nie pomyśleli, że to może się ze sobą powiązać, a jednak. I teraz tak, z kolei odwrotnie, decyzja domowa ileś lat temu może teraz mieć wpływ na Waszą decyzję zawodową. Dlatego tu chodzi o uspójnienie, czyli poszukanie rozwiązania na połączenie tych dwóch elementów, bo nie możesz, jeżeli chcesz się rozwijać w tym miejscu i chcesz się rozwijać w tym miejscu, nie możesz decydować pomiędzy, tylko masz znaleźć trzecie rozwiązanie, które uspójnia te dwa różne tematy. To jest bardzo ważne, to bym też chciała, żebyście się na tym zastanowili. Więc wychodzi teraz nam różne tematy związane z własnym systemem wartości, z naszą ewolucją, z naszymi potrzebami ewolucyjnymi. Słuchajcie, życzę Wam mega udanego weekendu. Pamiętajcie, decyzje z pozycji uspójnionych treści. Technologia będzie wtedy uwalniana, kiedy my już będziemy gotowi na to i nie będzie lęków. I nie będziemy transparentni, nie będziemy się bali, czyli będziemy działać z pozycji odwagi i uspójnionych treści. Jeżeli się coś wywala, to ja stawiam temu czoła. No i oczywiście działamy poprzez realizację siebie i poprzez wpływ na swoją rzeczywistość i mam już tego świadomość. Także życzę Wam udanego weekendu. Oczywiście aktualizacje w przyszłym tygodniu będą pewnie też trzy, no bo przecież jest akcja. Jest akcja, pamiętajcie, przyszły tydzień będzie dosyć mocny, będzie dużo rzeczy się działo, dlatego że decyzje, które podejmujemy w tej chwili, czy zmiany, które w tej chwili zachodzą, one będą bardzo długotrwałe i bardzo konkretne. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Może krócej niż zwykle, ale myślę, że bardziej może konkretnie i chyba ta aktualizacja jest lepsza niż tą pierwszą, którą nagrałam. Trzymajcie się, hej!